pomagać w radzeniu sobie z obcymi gatunkami bakterii. Możemy kupić małemu Jake'owi, co tylko chcesz, Rebek. Dobrze, już jestem z powrotem. Immunowzmacniacz może opóźnić rozwój mięśni. Co my tu mamy? Mu zaszkodzi? Jakiś sklep znowu. Obywatelko, witaj w sklepie Fundacji Sirta w okręgu Zakera. Co tu można kupić? Opowiedz mi o swoim sklepie. Fundacja Sirta to ludzka organizacja znana z terapii genetycznych i genetycznie modyfikowanych produktów. Naszym najbardziej znanym produktem jest Medigel. Podobny głos ma do Mirandy, jak mi się zdaje. Zwróciłam uwagę na wasze ceny. Dość wysokie. Z całym należnym szacunkiem. Fundacja nie dba o zyski. Część środków ze sprzedaży przekazujemy na leczenie chorób genetycznych. Wiesz, co mogłoby zwiększyć popularność waszych usług? Poparcie kobiety, która pokonała Sarena. Jejku, ty jesteś Shepard, prawda? Jeśli zechcesz nas reklamować, chętnie dam ci moją zniżkę dla pracowników. Umowa stoi. Mów do tej konsoli. Nazywam się Komandor Shepard. To mój ulubiony sklep w Cytadeli. Zaraz to wrzucę do naszej reklamy. Dziękuję. Dobra. Ale tą pojemność Medigelu to żeśmy zrobili. Ale tu jest o dwa. Tylko że jest drogie. I tak. O, same szóstki. To oplot podtrzymywania życia. O Jesus. Zwiększa zdrowie o 10%. Dobra. Dobra, to sobie na razie podarujemy. Poprawki układu nerwowego mogą wywołać efekty uboczne, choćby zaburzenie sprawności. Co to jest magazyn przewozowy? Czy nie masz ochoty właśnie teraz na pyszny, orzeźwiający napój Tupari? Tupari! Teraz z dextroaminokwasami. A, fajnie. Właśnie przyznano mi prawo do wymiany wadliwego towaru. Podobno mam tu odebrać nowy konwerter omnibusowy. O, wow. No, powiedzieli, że mam przyjść do magazynu, a to jest magazyn. Coś tu można zrobić? Czy to jest tak dla picu? Być może to będzie jakieś zadanie. Jeśli mi się zdaje. Na razie to tu chyba nic nie można zrobić. No, otwórz te drzwi. Słuchaj, straciłem już przez te reklamacje sporo czasu. Ta istota bez klanu jest złodziejką. To jest jakaś kwarianka. Żądam jej aresztowania. Z imieniem. Co? Przepraszam, próbuję spisać zeznania. Nie ma o czym gadać. Ukradła moją kartę. Proszę ją aresztować. Nieprawda! Tylko dlatego, że jestem kwarianką. Proszę przestać i wziąć głęboki oddech. Spisz ze mnie, ludzka istoto, to, że wol istoty potrzebują... Użyłem niefortunnego zwrotu. Przepraszam. Co się tu dzieje? Twierdzisz, że to fałszywe oskarżenie? Szłam właśnie do sklepu z używanymi statkami, a on wpadł na mnie przy Fundacji Sirta. Nawet się nie zatrzymał, żeby przeprosić. Chwilę później przyleciał z funkcjonariuszem SOC i oskarżył mnie o kradzież tej cholernej karty. Wpadliście na siebie przy Fundacji Sirta. Może karta wypadła mu z kieszeni właśnie tam? To chyba możliwe. Wiem tylko, że ja jej nie zabrałam. Twierdzisz, że ukradła ci kartę kredytową? Musiała. Wpadła na mnie, gdy wyszedłem ze sklepu Fundacji Sirta. Wpadła na ciebie. Jaki to ma związek z rzekomą kradzieżą karty? Tak działają kieszonkowcy. Wpadają na ciebie i przy okazji przetrząsają ci kieszenie. Tych bezklanowych kwarian cały czas trzeba mieć na oku. Wszyscy są złodziejami. Niedobrze. Wiesz, kto mówi prawdę? Mój omniklucz wskazuje, że kwarianka nie ma przy sobie jego karty. Mogła ją jednak gdzieś schować. Wie pani, jacy są ci kwarianie? To z całą pewnością włóczęga. Przymknę ją i zobaczymy, co z nią zrobi Bailey. Ej, tak nie można. Spróbuję się dowiedzieć, co się wydarzyło. To sprawa SOC, proszę pani.
Zrobimy wszystko, co... co w naszej mocy, aby to rozwiązać. Nie potrzebujemy pomocy cywilów. Gdyby znalazła pani kartę, proszę poinformować któregoś z naszych funkcjonariuszy. Okej. Chodźmy. Proszę zachować ostrożność. Znajdź kartę kredytową. Przy fundacji Sirta. To może w tym magazynie przewozowym? Nie no. Nazywam się komandor Shepard. Ja tylko... To przecież moje dziecko. Tylko on mi pozostał po Jacobie. O, Jesus. Po prostu chcę go chronić. Nasz Jacob? Wiem. Może ona coś wie. Obywatelko, witaj w sklepie Fundacji Sirta w okręgu Zake. Niedawno był tu jeden Volus. Nie upuścił karty kredytowej? Nie widziałam. Nic nie kupował. Niedawno był tu jeden Volus. Nie upuścił... Nie widziałam. Nic nie kupował. No to niedobrze. Dzięki za pomoc. Zapraszam ponownie, Shepard. Nie widzę tutaj karty. Dobrze, Michael, zdam się na ciebie. Jakie ulepszenia medyczne chciałbyś mu kupić? Albo ja nie wiem. Wiem, nie może wiem. Wyjdźmy na ulicę i popytajmy o zdanie przypadkowego przechodnia. Kupię mu immunoprzymacniacz. A sobie drugi. Przed chwilą rozmawiałem z gościem na rynku okręgu. Przysłał mnie tutaj. Po cholerę! Dobra, zostawmy to na razie. Obawiam się, że bez potwierdzenia nie mogę pana obsłużyć. Czułem, jak mi sięga do kieszeni. A kiedy sprawdziłem, brakowało karty kredytowej. Nawet ci nie dot... Proszę się rozejść. Chodźmy. Proszę zachować ostrożność. Dobra, nie wiem. Na razie. Mięso nie jest tu zbyt świeże, ale w całej stacji nie znajdziesz lepszych suszonych odrostów. I nie wiem, to w prezydium jest, tak? Rada. Chyba. No nie wiem, gdzie szukać tej karty. A skoro nie zostawił, nie upuścił tam, no to... Nie wiem. To spotkanie byłoby bardziej produktywne, gdyby dołączył do nas Udina. Mój doradca jest niedostępny. Jestem radnym i reprezentuję głos ludzkości oraz przymierza. Shepard przyjdzie la... Pani komandor, właśnie o tobie rozmawialiśmy. Upłynęło wiele lat, Anderson. Mam nadzieję, że dobrze ci się powodziło. Zdarzały się ciężkie chwile. Dobrze, że wróciłaś. Słyszeliśmy wiele plotek związanych z twoim nieoczekiwanym powrotem. Niektóre są niepokojące. Zwołaliśmy to spotkanie, żebyś mogła wytłumaczyć twoje działania. Jesteśmy ci to winni. W końcu uratowałaś nam życie w walce z Sarenem i jego getami. Zbieracze porywają ludzkich kolonistów z układów Terminusa. Co gorsza, sądzimy, że pracują dla żniwiarzy. Układy Terminusa są poza naszą jurysdykcją. Ci koloniści wiedzieli o tym, gdy opuszczali przestrzeń Rady. Pomijamy najważniejsze, panie radny. W sprawę zamieszani są żniwiarze. Tak, żniwiarze. Nieśmiertelna rasa świadomych okrętów czyhających rzekomo w ciemnej przestrzeni. Odrzuciliśmy to twierdzenie. Shepard, nikt inny nie natknął się na Ilos, na hologram, który wyjawił ci prawdę o żniwiarzach. Tylko ty i twoja załoga rozmawialiście z suwerenem. Ufam ci, ale bez potwierdzenia z innego źródła musimy uznać, że za atakiem getów stał Saren. No, to nie fajnie. Saren był istotą organiczną. Gety nigdy nie uznałyby go za swojego przywódcę. Słuchały go tylko jako przedstawiciela suwerena. Saren miał charyzmę. Przekonał gety, że żniwiarze istnieją naprawdę. Tak samo, jak przekonał o tym ciebie. To był element jego planu ataku na Cytadelę. Żniwiarze to mit, który starasz się ciągle podtrzymywać. Nie kwestionujemy twojej wiary, ale nie każda legenda jest prawdziwa.
Pogadajcie ze stróżem na Ilos. Albo chociaż przeszukajcie wrak suwerena. To oczywiste, że ta technologia jest znacznie bardziej zaawansowana od naszej. Hologram na Ilos już nie działa. Nie znaleźliśmy niczego, co by wskazywało, że suweren nie jest wytworem getów. Gety są zdolne do niezwykłych osiągnięć technologicznych. Pewnie dlatego Saren je zwerbował. Teoria o żniwiarzu wskazuje na twój kiepski stan umysłowy. Zostałaś zmanipulowana. Najpierw przez Sarena, potem przez Cerberusa. No super. Jeszcze mi się oberwie. Uniemożliwiłam Sarenowi podbój Cytadeli. Poświęciłam wielu ludzi, aby ratować Teradę. Sytuacja jest trudna, Shepard. Pracujesz teraz dla Cerberusa, zdeklarowanego wroga Rady. To zdrada karana śmiercią. To przesada. Super. Shepard jest bohaterką. Jako członek tej Rady nie pozwolę na dalsze tak skandaliczne pogróżki. Może osiągniemy kompromis. Biorąc pod uwagę twoje powiązania, nie możemy cię publicznie poprzeć. Okażemy ci jednak wsparcie na inne sposoby. Shepard, jeśli będziesz działać po cichu i tylko w układach Terminusa, Rada jest gotowa zaoferować ci przywrócenie statusu widma. Ach, świetnie. Co to oznacza? Mam zacząć wypisywać raporty? Nie ma takiej konieczności. To dowód naszej dobrej woli. Nie możemy się zaangażować w śledztwo dotyczące kolonii znikających z układów Terminusa. Ale przywrócenie statusu widma pokazuje nasze wsparcie dla ciebie. Oj, oj. Ależ mi wsparcie. Normalnie. Przyjmuję waszą ofertę. Dobrze jest mieć Radę po swojej stronie. Powodzenia w śledztwie, Shepard. Liczymy na szybki koniec dochodzenia i twoich związków z Cerberusem. No tak. Poszło lepiej niż się spodziewałem. Rozumiesz oczywiście, że oferta Rady to tylko symbol. Tak naprawdę nic nie zrobią. No niestety. Ale nigdy nic nie robili. Nawet jeśli mi nie pomogą, warto zachować dobre stosunki. Fakt. Nie przejmuj się Radą ani przymierzem. Znajdę jakiś sposób, żeby się ciebie nie czepiali. To nie powinno być trudne, póki będziesz się ograniczać do układów Terminusa. Anderson! Aha. Musimy pogadać o... Shepard. Co ty tu robisz? Nie lubi nas. Wpadłam zobaczyć, co u Andersona. Nie musisz mnie osłaniać. Zaprosiłem Shepard na rozmowę z Radą. Spotkanie właśnie się skończyło. Że co? Panie radny, wiesz, jaka z tego wyniknie polityczna afera? Oj, oj, oj. Rada przywróciła mnie na stanowisko widma. Wystarczy im, że ograniczę się do układów Terminusa. Tak, to faktycznie jest umowa korzystna dla obu stron. Nie powinieneś jednak podejmować takich działań bez konsultacji ze mną, panie radny. Nie jesteś moim przełożonym, Udina. Idź do swojego gabinetu i chwilę się nad tym zastanów. Oczywiście, panie radny. Życzę wam miłego dnia. Idź do swojego pokoju. Przepraszam i się cię zastanów za to. Nad sobą. Udina wciąż ma problem z faktem, że to ja zostałem radnym, a nie on. Czasami trzeba go trochę naprostować. Tak, idź za karę i przemyśl swoje zachowanie w swoim pokoju. Udina wykonuje swoje obowiązki.